Szanowni Państwo, akademicki kwadrans, żeby tradycji stało się zadość, został wykorzystany, więc już bardzo proszę, żebyśmy się uporządkowali, zajęli swoje miejsca. Za chwileczkę poproszę wszystkich Państwa o powstanie, ponieważ na naszą dzisiejszą uroczystość przybyły władze dziekańskie, władze wydziału. Także bardzo proszę o powstanie. Zapraszamy. Teraz odsłuchamy hymnu państwowego. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie na inauguracji studiów nietypowych, wyjątkowych, dla nas bardzo sympatycznych. Studiów dla uczniów szkół podstawowych w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studiów dla gimnazjalistów, żaków ekonomii, młodych ekonomistów. Aleksander Nil, twórca pierwszej demokratycznej szkoły na świecie, podkreślał, że celem życia powinno być odkrywanie własnych pasji i zainteresowań. Taka właśnie idea przyświecała nam w trakcie realizacji tego projektu w wielu wymiarach. Swoje zainteresowania bowiem będą tutaj odkrywać i studenci, ci młodsi, ci starsi, i rodzice, i prowadzący, i wolontariusze, nasza dobra siła EUDOWA i nasz cały zespół. Wszystkich Was serdecznie witam. Szczególnie ciepło witam również władze wydziału, pana dziekana, profesora Juliusza Engelharta. Oraz panią prodziekan do spraw kształcenia, pani profesor Małgorzata Porada-Rohoń. Witam serdecznie również dzisiejszych wykładowców, pana dr Joannę Rzępałę, pana doktora Rafała Szymańskiego. I ukrył mi się tutaj z boku pan doktor Leszek Gracz. Proszę bardzo. Panie dziekanie, bardzo prosimy o kilka słów. Drogie dzieci, drodzy studenci naszego Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i naszej Akademii Młodego Ekonomisty. Witam Was serdecznie wraz z rodzicami na dzisiejszej bardzo uroczystej inauguracji. Jak słyszeliście, zaczynamy wszelkie uroczystości uniwersyteckie jaką pieśnią? Hymnem, tak, hymnem, dlatego że kochamy naszą Polskę, naszą kochaną ojczyznę. I dlatego to podkreślamy i uniwersytety zawsze to podkreślają, że oto jesteśmy w Polsce, jesteśmy Polakami, śpiewamy hymn narodowy, nie tylko na meczach, jak pewnie zaobserwowaliście, ale również na uniwersytecie śpiewa się zawsze w kościach hymn polski. Śpiewa się też inne pieśni, Gaudeamus Igitur, śpiewa się też Gaudemater Polonia, to są piękne pieśni w języku łacińskim. Na pewno jeszcze o tych pieśniach usłyszycie. Bardzo się cieszę, że mogę gościć Was, drogie dzieci, Was, rodzice, w naszych progach Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu Szczecińskiego, uniwersytetu, który
Od ponad 30 lat funkcjonuje w Szczecinie, ale przez środowisko naukowe pracujące dla Szczecina istnieje już 70 lat i niebawem, jutro już będziemy świętowali 70. rocznicę wiek. To jest taki zacny, jak wiecie, tak, poważny. 70 lat szkolnictwa wyższego w Szczecinie i w ramach tego szkolnictwa ta inicjatywa, by Was tutaj zapraszać, by z Wami tutaj być, byście się zapoznawali z naszym uniwersytetem, z naszym wydziałem. Jest to nam szczególnie przyjemnie, że w tym nowym budynku tutaj możemy Was gościć. Uniwersytet, pamiętajcie, to wielka sprawa. Królowa Jadwiga zakładała uniwersytet. Znacie królową, jak ktoś słyszał o królowej Jadwidze? W 1364 roku założyła Uniwersytet Jagielloński. Przepiękny uniwersytet. Uniwersytety to jest nauka, to jest wolność, to są młodzi ludzie, to jesteście wy. I dlatego też tak się cieszymy, że was dzisiaj gościmy. No ale mówimy o ekonomii dzisiaj, której no tak na dobrą sprawę nie da się nauczyć tylko z książek. Trzeba troszeczkę być z wykładowcami, którzy tej praktyki też nam pokażą, takie różne praktyczne rzeczy, wytłumaczą niektóre rzeczy i dopiero w tej współpracy tą ekonomię potrafimy zrozumieć. I stąd też ta nasza inicjatywa, by Was tutaj zaprosić i by ciągnąć te nasze edycje, bo to już jest piąta edycja, jeżeli chodzi o Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, natomiast trzecia edycja, jeżeli chodzi o zajęcia dla gimnazjalistów. Ale uwaga, uwaga, no są też zajęcia dla rodziców, których serdecznie witamy. Przywitajmy rodziców może, tak? Witamy, witamy. Są zajęcia dla rodziców, także również mogą skorzystać. W sumie cieszę się bardzo na te 6 czwartków z ekonomią, bo to tak w sumie wychodzi. A zatem życzę wam no, miłych wrażeń i poznawania nowych rzeczy. A taka osoba jak ja, widzicie, tak ubrana, która jest dziekanem, zawsze kończy takim hasłem swoje wystąpienie: Vivat Academia, Vivat Professores. Dziękujemy panie dziekanie. Już zdążyliśmy się zorientować, że nie tylko rodzice, ale i dziadkowie są dzisiaj tutaj na spotkaniu, także dziadków też zapraszamy na zajęcia po tej części inauguracyjnej. Z niektórymi studentami to my sobie już tutaj piątkę przybijamy, bo rzeczywiście to jest piąta edycja i co niektórzy już świetnie topografię wydziału znają, bo kilka razy z nami współpracowali. Są też osoby, które dzisiaj spotykamy pierwszy raz, więc kilka takich kwestii informacyjnych. Tak jak pan dziekan powiedział, spotkamy się 6 razy, czyli wasze studia będą trwały, będzie to 6 spotkań. Zawsze spotykamy się w czwartki, więc to już takie hasło, 6 czwartków z ekonomią. Zajęcia mają specyficzną formę, ponieważ najpierw byście poczuli ten akademicki klimat i zobaczyli, jak to jest na tych prawdziwych studiach, jak ci studenci muszą się strasznie męczyć podczas wykładów. Będzie taka część wykładowa. Nie będziemy was strasznie zamęczać, więc ona zamknie się w 30 minutach. Później natomiast będzie już praca warsztatowa. Każdy z was jest w grupie, którą opiekuje się wolontariusz. Student, taki standardowy student, więc to są wasi opiekunowie, będą wam pomagać podczas prac warsztatowych. W trzeciej części z kolei to, co wy pracujecie podczas części warsztatowej, będziecie prezentować. Każdy zespół zaprezentuje to, co udało mu się stworzyć. To wszystko będziemy nagrywać, więc później można sobie na stronie uniwersytetdziecięcy.pl, jeżeli chodzi o EUD, i na stronie University w przypadku gimnazjalistów, obejrzeć i fotorelacje, i filmy z dzisiejszego i kolejnych spotkań. Rzecz, z którą się zmierzycie na ostatnim spotkaniu, kto tylko będzie miał ochotę, a chyba nie było jeszcze nikogo takiego, kto by tej ochoty nie miał, to wielki test wiedzy ekonomicznej. Z tym wielkim testem zmierzają się
Młodsi i starsi studenci, zmierzają się też rodzice. Nagrody są zacne, więc myślę, że będziemy tutaj wspólnie wyczekiwać tego szóstego spotkania, ale zanim to jeszcze kilka przed nami. Kolejna kwestia. Ja zachęcam, żeby Państwo zaglądali na stronę internetową obu projektów, ponieważ pojawiają się tam bardzo często informacje o konkursach. Te konkursy są wieloetapowe, ciekawe merytorycznie, warto w nich startować, zwłaszcza, że Szczecin ma nieco krótszą historię, jeżeli chodzi o udział w tym ogólnokrajowym projekcie, więc wyczekujemy, by rzeczywiście zwycięzcy ze Szczecina wśród laureatów tych konkursów się znaleźli. Zachęcam też do udziału w olimpiadzie na temat wiedzy o społeczeństwie. Tu gimnazjaliści zwłaszcza dostali informacje od nas. Plakaty, które otrzymaliście, tam są wszystkie informacje. Zachęcam, żebyście wzięli udział również w tej olimpiadzie. By ukończyć studia, bo tu oczywiście regulamin wszystkich nas obowiązuje, należy wykazać się frekwencją na poziomie 66%, czyli spośród tych 6 spotkań wziąć udział w co najmniej 4. Także jeżeli czasami ktoś zachoruje, to proszę się nie martwić, jedna bądź też dwie nieobecności nie przekreślają jeszcze wszystkiego. Jeżeli ktoś uzyska 100% frekwencję, wówczas ukończy studia z wyróżnieniem, otrzyma dyplom z wyróżnieniem. Natomiast by rozpocząć studia, należy zrobić? Przystąpić do ślubowania. W związku z tym teraz ten uroczysty moment zapraszam, byśmy powstali. W tej chwili będą ślubować studenci EUD, czyli Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Prosiłabym, byście powtarzali za mną słowa roty ślubowania akademickiego. Przystępując do społeczności Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, ślubuję uroczyście wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać nowe umiejętności. Przestrzegać zasad życzliwości, tolerancji oraz swobody wyrażania opinii. Z szacunkiem odnosić się do studentów uniwersytetu oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni. Dbać o godność i honor studenta oraz dobre imię Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Brawa dla pierwszych studentów. Teraz kandydaci na studentów Akademii Młodego Ekonomisty, proszę, by również za mną powtarzali słowa roty ślubowania. Przystępując do społeczności Akademii Młodego Ekonomisty, ślubuję uroczyście wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać nowe umiejętności. Przestrzegać zasad życzliwości, tolerancji oraz swobody wyrażania opinii. Z szacunkiem odnosić się do studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni. Dbać o godność i honor studenta oraz dobre imię Akademii Młodego Ekonomisty. Dziękuję. Brawa. Możemy teraz usiąść. Pierwsze pytanie egzaminacyjne. Atrybut studenta to? Ta zielona bądź też niebieska książeczka, którą macie. Indeks, no właśnie. Więc pierwsze zadanie domowe. W tym indeksie co nieco zostało już wypełnione, ale należy tam wkleić swoje zdjęcie,
podpisać indeks i na każdym spotkaniu, w każdy czwartek spośród tych sześciu, w punkcie rejestracyjnym zdobywać wpisy w postaci pieczątek, tak? Nie zapomnijcie o tym, to będzie dowód na to, że wzięliście udział w poszczególnych spotkaniach. Od dzisiaj już nic nie będzie takie samo, a to dlatego, że za chwilę studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego zdobędą, myślę, zostaną certyfikowanymi menedżerami projektów, więc w domu już nie będzie z nimi łatwo. Studenci Akademii Młodego Ekonomisty nauczą się, jak kreować wizerunek i będą to, myślę, robić bardzo profesjonalnie, jak znam tutaj pana doktora Gracza. Ale rodzice też nie pozostaną dłużni dzieciakom. Myślę, że teraz z internetem też już będą za pan brat i różne jego zagrożenia i możliwości o wiele łatwiej będą wyłuskiwać. Także bardzo państwu dziękuję za tę część inauguracyjną. Teraz zapraszam, by rodzice udali się do sali obok, do sali oznaczonej zajęcia dla rodziców. To jest sala 315. Natomiast jeżeli chodzi o studentów AME, do sali 316, natomiast najmłodsi studenci zostaną tutaj w tej sali. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i za tę obecność na inauguracji. Dziękuję serdecznie.